Cześć kochani, witam was w nowym vlogu. Mamy dzisiaj 3 października i ja właśnie jadę szybko do sklepu po coś na śniadanko. No i co, zaczynamy vloga. Właśnie w kąciku Jasia, tam są Jasia rzeczy, Jasia kuchnia. Musimy to jeszcze trochę ogarnąć i mogę wam pokazać, jak ogarniemy, taki nagrać filmik właśnie z pokoiku, koiku Jasia. Jeżeli będziecie mieli ochotę, to zobaczyć oczywiście. Hej, hej, ja sobie właśnie leżę z córeczką, właśnie zmontowałam dla was filmik. Już on jest dawno, jak wyglądacie tego vloga. Bo to jest pierwszy i drugi miesiąc życia Klaruni. Tak? Już jest trochę zmęczona, więc muszę jej dać jeść i idzie spać. Tak? Tak, kochanie? Dominik właśnie usypia Jasia, przynajmniej próbuje, a zaraz musi iść do pracy, więc nie wiem, czy mu się uda. Zobaczymy, mam nadzieję, że tak. No, no i będziemy mieć chwilkę dla siebie, kochanie. Dobra. I daję karmić. Proszę bardzo, Dominikowi się udało i Jasiu sobie śpi słodko. Klara też śpi. Przynajmniej mam nadzieję, że będzie spała, bo coś tutaj gadam, a ona patrzy, otwiera oczka. Montowałam dla was filmik. Będzie jutro, znaczy jutro, jakby to już oglądacie, to ten filmik już dawno jest, tak jak już powiedziałam. I nie wiem, co ja mam ze sobą teraz robić. Może poczytam jakąś książkę, może ponadrabiam YouTube'a. I chciałabym posprzątać dzisiaj moją toaletkę, bo jest tam mnóstwo kosmetyków, których ja nie używam. I bez sensu, żeby one tam były, więc po prostu chciałabym je posprzątać i zacząć używać tej toaletki, bo w ogóle jej nie używam. Nie wiem, kiedy się ostatnio przy niej malowałam. Nie wiem. Ja mam to szczęście. Tam widać jeszcze ciuszki Klary, które trzeba poskładać wyprane. No. Ja mam to szczęście, że Jasiu bardzo długo śpi, ma 3 godziny drzemki. Więc postanowiłam, że chwilę sobie usiądę, wypiję herbatkę, bo mam ciepło. Póki jest ciepło, to sobie ją wypiję, usiądę i tak spokojnie oglądam sobie coś na YouTubie, albo nie zabiorę się za ogarnianie tego z tyłu i za ogarnianie toaletki. Taki mam plan. Tu moja towarzyszka jednak nie śpi. Nie śpi moja towarzyszka. Jak ty jesteś piękna. Moja kochana. While I'm slowly heading back to my apartment, I'm not asking for your thoughts. I'm just thinking out loud in the darkness. Dobra, czas ogarnąć to pranie. Mówię tak cicho, bo Klara dosłownie przed chwilą zasnęła. Mam nadzieję, że jeszcze Jaś trochę pośpi i da mi chociaż złożyć te pranie. Póki co sobie słodko śpi, więc niech tak zostanie. Jeszcze chwilkę. A tam śpi Klarusia. Someone said skończyło sprzątanie. The slow day, the calm, and the night will unfold. I never thought that I would be traveling this road. People keep missing. The clouds seem to fade. Every occasion I whisper your name. I'm
Ale już szybko się robi ciemno, co? O, strasznie szybko. A ja chyba Klarę obudziłam tym gadaniem. Mam wyjść z Jasiem na taki króciutki spacer, wiecie, żeby on sobie tylko potuptał na nóżkach, nie wózkiem, tylko na nóżkach, zostawić Klarę. Ale moja mama zaproponowała, że ona pójdzie, a ja niech sobie sprzątam dalej. Więc nakarmiłam Klarę i idę sprzątać dalej. Bo chcemy tutaj zrobić kącik, nie wiem czy w ogóle mówiłam, chyba wam o tym mówiłam, że chcemy zrobić właśnie dla Jasia miejsce i potrzebuję właśnie posprzątać, żeby to zrobić, więc zabieram się za sprzątanie. Chciałam wam pokazać coś pięknego, co tutaj mamy dla Jasia, to już tyle czasu stoi, ale no właśnie tak jak mówiłam, musimy zrobić tam, ogarnąć te rzeczy, przenieść biurko tutaj, bo tutaj będzie biurko stało, no. Ale to jest półka na książki dla Jasia. Ojej, Klarunia coś tam stęka. No to jest regał na książki Jasia i to zrobił mąż mojej siostry. Będziecie mieć link do fanpage'a jego w opisie, więc wpadajcie i polubcie. Będzie na pewno mu miło i mi. Więc tak, to wygląda super jest. I tu będą poukładane jego książeczki. No i chciałabym już to zrobić. A co? A nie ma kiedy, cały czas wiecie. Nie ma czasu, nie ma czasu, nie ma czasu. I tak stoi, stoi. A tak ładnie by wyglądało z książeczkami, patrzcie. Na przykład książeczka. Jedna. No jak pięknie. Dobra, lecę, bo Klara się obudziła. No. Patrzcie, śpi dalej. Oszukała mnie. No, oszukała mamę. No i komoda ogarnięta. Jeszcze tutaj są ramki w ogóle, no ale mówię, przemeblowanie totalne tutaj teraz jest. Więc tak, jeszcze to. Tęsknię za tymi wizytami. Nie wiem, czy mówiłam, ale to trzeba jeszcze przymocować do ściany, żeby no nie poleciało na Jaśka, bo jednak jak on może się tu uwiesić, to widzicie, poleci. No ale dostaliśmy właśnie do tego coś, żeby przymocować. Nie wiem, jak to się nazywa, wybaczcie. No i przymocujemy do ściany, jak już będzie ogarnięte. Nie patrzcie tam, bo tam teraz jest wszystko, przez to przemeblowanie nasze jest tam teraz. No wszystko, jak widać. No, ale zabieram się za to. Tak, trzeba to posprzątać. Więc biorę się do roboty. Mamy dzisiaj takie porządki. Jeszcze widzę tutaj, że mam moje tabletki, które brałam w ciąży na nadciśnienia. Więc tak, dzisiaj macie ze mną trochę sprzątania i zaraz wam jeszcze coś pokażę. Moje zdjęcie z podstawówki. Patrzcie, to ja w podstawówce. Tak wyglądałam. Dużo się nie zmieniłam, tylko teraz się maluję po prostu. No. Dobra. O, jakie brudne lustro. I thought you were leaving without a sound. In my little world, you are both pros and cons. It's hard to admit when you feel you don't belong. So tell me, are you still in there? As beautiful as you are, you just don't know. In this world I'll be right by your side with arms, even if you don't want. Kto to? Wykąpany synek mój? Mój synek wykąpany, patrz, nie jesteśmy ostrzy w ogóle. Da buzioka. Da buzi. I nie da. Jaś już zainteresowany. Już zainteresowany, ja się tam muszę go pilnować. No to może polecieć w każdej chwili. Będą tu twoje książeczki, wiesz? Popatrz, jakie to wysokie w ogóle przyjmą. No, takie duże to jest. Fajnie, fajnie. Tam macie syf oczywiście. Ale no. Muszę to nagrać jako radość. Halo! Pizza! No ja
Jak tu być na diecie, jak tu pizzę przywożą? Zawsze jak się gdzieś śpieszę i trzeba coś szybko załatwić, to oni śpią. Jasiu, wstawaj, wstawaj. Jeszcze nie mogę go obudzić. No i dzień dobry w nowym vlogu. Znaczy, nie w nowym vlogu, tylko w nowym dniu vloga. No, a ja mam coś chrypę, ale no wstałam dopiero i... Bardzo się śpieszę, bo mamy wizytę u lekarza. I no nie wiem, jak ich obudzić, szczególnie Jaśka. Bo Klarę to wiecie, wezmę i tyle, a Jaśka. Jak go obudzić? No. No to mam teraz, oboje płaczą. You wrote your name in my heart. Zostawiłam Jasia z moją mamą, poszła z nim na koniki, bo tutaj są koniki. Jestem ciekawa, czy wejdzie. Tak bym chętnie z nim została, ale nie mogę, bo Klara została z moim tatem. Z dziadusiem swoim została Klara i niestety, no nie mogę z nimi zostać, ale tak planuję, żeby może zaraz przyjechać tutaj z nią. Zobaczymy. Zobaczymy w ogóle, jak Jaś się będzie zachowywał. Czy będzie grzeczny. Dobra, już nie gadam, bo jadę autem, a jak się jedzie autem, to nie wolno. No ja już jestem w domu i idę, znaczy w domu, pod domem. I idę szybko, bo Klara jest... Mój tato został z Klarą, ale wiecie, no już nie ma mnie w domu 1,5 godziny, więc może być już głodna. Więc dobra. You're out where you're laughing, the curls in your hair. That I could tell you how much I really care. Your harmless desire, the tip of your tongue. All of your bruises. Hej, witam się z wami znowu w aucie. Jest tak gorąco teraz mi. Wcześniej było zimno. Teraz jest, no może nie gorąco, ale ciepło jest. Muszę się rozebrać, bo w aucie to już całkiem gorąco. No i Jasiu został z moją mamą. Gdzie są kluczyki? Gdzie ja dam kluczyki? Dobra. Jasiu został z moją mamą na tych konikach. Na konika nie chciał, z tego co słyszałam. Teraz są w przedszkolu. Jasiu się tam bawi. Dobra, jadę po niego. Odebrać go. I chyba pójdę z nimi na spacer, zobaczymy. Dobra, ale już nie gadam, bo znowu będę jechał. Jaś, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś, Jasiu? W przedszkolu? W przedszkolu. Jeszcze trochę, co? Jeszcze rok. Poczekaj, jeszcze rok. Czy w ogóle coś mnie będzie słychać, bo wieje strasznie. Chyba nie. Ale jesteśmy na spacerku. Jasiu właśnie zasnął, a Klara mi się chyba zaraz obudzi, więc ciężkie to jest właśnie w tych spacerach to, że jak jedno śpi i drugie płacze, to zaraz może się obudzić drugie przez to, że to pierwsze płacze. Ale tak, jesteśmy na spacerku, chodzimy i zaraz idę do Dominika, bo muszę nakarmić Klaru, nie? A jest za zimno i ja nie chcę się tutaj zbytnio rozbierać na dworze, bo jest za zimno. Po spacerku. Ja się strasznie krótko pospał, bo tylko 40 minut, a on śpi normalnie 3 godziny. Ale to dlatego, że go Klara obudziła i po niej już jakoś specjalnie śpiący nie był. Dobra, wyjechałam. No, poszliśmy na chwilę do Dominika. Zjedliśmy obiad, nie planowałam, ale zjedliśmy. I teraz jadę po mamę moją.
No i zaraz będę musiała pojechać po Dominika, bo jedziemy dzisiaj do mojej babci. No, ja siedzę właśnie w aucie z Klarą i czekam na Dominika, bo poszedł przebrać pieluszkę Jasiowi. I jedziemy do mojej babci, żeby zobaczyła Klarę, tak? Żeby zobaczyła Klarusię, bo jeszcze nie widziała. No, tak? Cię babcia jeszcze nie widziała, to twoja prababcia jest. Klara ma dwie prababcie. Dwie prababcie masz, Klarunia. Czekam teraz na Dominika. Musiał pójść przebrać Jasia. Nie wiem, czy już to powiedziałam, ale musiał pójść przebrać Jasia. Chcemy jechać, a Jasiek nam posiał kluczyki do auta. Nie wiem, gdzie są. Gdzieś w aucie na pewno, ale bawi się nimi tutaj i nie wiem. Gdzieś dał. Dobra, szukaj. Ja już się zaczęłam stresować, już nie wiadomo, gdzie są te kluczyki. Domin przetrząsnął całe auto, wszystko, po prostu nawet dwa razy, jak nie trzy. Ja sobie tak siedzę i mówię, no kurde, no gdzie jest? Nawet Domin sprawdzał już pod autem, czy przypadkiem nie wyleciały, jak on otwierał drzwi. I tak już patrzę, już takie, Boże, no gdzie one są, gdzie one mogą być? I wiecie, gdzie były? Ja tak zobaczyłam w ostatnim momencie, przed chwilą dosłownie i no. Ja sobie tak siedziałam, nie? Ja się tam płaczę, bo już się niecierpliwi. No i widzicie, gdzie są? Kluczyki? One cały czas tam były, a Domin tyle razy przetrząsnął całe auto. A one były tutaj. O, ty łabuzie mały. Proszę. O, orkiestra. Witam się z wami już w domu i chciałam właśnie skończyć tego vloga. Teraz stoję tutaj, bo zrobiliśmy ciąg dalszej rewolucji. Teraz łóżeczko stoi tam, Jasia. Kuchnia tam jest. I teraz wszędzie zabawki są porozwalane przez tą rewolucję właśnie. No, ale będziemy teraz kłaść Jasia spać. Ja będę kładła Jasia spać. I dlatego chciałam już skończyć tego vloga, bo już pewnie nic nie nagram i nie będę znowu się z wami nie pożegnam, bo zapomnę, więc dziękuję bardzo za oglądanie i do następnego vloga, filmiku. Pa, pa.